No i witam w kolejnym odcinku. Także takie ustrojstwo mam, jak widzicie, czyli można powiedzieć Eldorado, TSR Eldorado. No można powiedzieć, że za grosze płytka nabyta. No i taki dzisiaj, można powiedzieć, moda takiego testuje, bo tych modeli Eldorado to było tego cała masa, więc niektóre się różnią tam na płytce. No tu tak na tak doraźnie chciałem tylko sprawdzić, podłączyłem cewkę od Kiboli, ale coś tutaj na dajniku ustawiłem tam 14,1 kHz, tak żeby złapać tylko mniej więcej tyle, ile ma cewka, ale coś tam odbiornika nie mogłem dostroić, nie wiem czy jest faza obrócona na zwojach, czy po prostu jest jakiś błąd na płytce. No w sumie tu brakowało dwóch elementów, to dolutowałem je i niby działa, ale wydawać by się, że nie działa dokładnie do końca poprawnie. Zasięgi to nawet jakieś przyswoite ma, wam może mogę powiedzieć. Ponad 30 cm. Tak jak mówię, nie można coś z tym odbiornikiem dostroić, bo nie działa grunt ani dyskryminacja. Nie, może coś jakiegoś mniejszego takie. Nie, także nie wycina żelaza ani feryta, także nie wiem co jest. Także ale na pewno płytka staje i jakoś działa, ale coś jeszcze jest na pewno na rzeczy. No niby cewka powinna być całkiem inna do Eldorado, bo do Eldorado to zazwyczaj ludzie robią. Ja tak na sztukę podłożyłem od Kiboli. Nie wiem, coś tu jeszcze może znajdę, żeby pokazać, jak to ten zasięg. No. To nawet działa. Jakiś tam problem jest na pewno. Także coś jak za dużo threshold, to się coś tutaj wzbudza. Tak jest wszystko, jak widzicie, na kolanach i w ogóle. Będzie trzeba popatrzeć. Trochę tych schematów różnych tam mam z tym Eldorado. Także są nawet jakieś konstrukcje SMZ, SMD i tak dalej. Prawdopodobnie jakiś może być błąd na płytce. Coś w stylu, może gdzieś jakieś ścieżki są źle zlutowane, jakieś zwarcia albo coś. Także nawet działa to jakoś. Będzie trzeba zobaczyć, może się uda to do kupy zmontować tam kiedyś, jak będzie czas. No a co tam dalej u mnie jest ciekawego? No, Tesoro Golden Umax stoi dalej, już trochę tam rzeczy wymieniłem. Trochę popisałem z kolegami, no i coś tam. Ten jeden kondensator tantalowy jakiś jest podejrzany, bo ma zawyżoną wartość, a drugi jest identyczny na płycie, a tamten ma trzyma parametry, więc być może to, ale jak to bywa, jedna usterka nigdy nie jest jednoznaczna, czasami cholery czasu trzeba poświęcić. A nie będę tutaj, żeby się zaraz coś nie zjarało. Kurde, a także płytka Eldorado. Też było coś pokombinowane, nie wiem w sumie czemu tak na schemacie tam śmiesznie, ten all-metal. W sumie to tutaj tam zlutowałem, żeby to w ogóle jakoś odpalić. Coś tu się wzbudza, widzę. Dotyka. Może gdzieś być jakieś coś zwarte jeszcze jedno z drugim. Ale działać to działa. Tylko nie wiem, tak jakby jeszcze coś jest źle i to jest pokręt od thresholdu. Tak jakby w ogóle podkrętło odczułości nie działało. Nie no, takie coś co z 30 cm ponad bierze. Także dosyć daleko. No, a takie kółko z synem prawie 40 cm. Także nawet działa. Dobra, no to na tyle. Przyszedłem do kolegi zadzwonić, bo kurczę, miałem robić jeden akumulator i nie przysłał mi tego dolnego stolarza, bo już tutaj w sumie
pudełeczko mam, tylko muszę iść na frezarkę sfrezować, bo tam takie przeszkadzają frezy. Także trzy baterie litowo-jonowe. No dobra, coś się tam jeszcze będzie działo, także to na razie zrzucę tam na razie do kartonu, niech leży. Także wiem, że to chociaż to działa i coś może z tego Eldorado będzie. No dobra, także ja zmykam i co jeszcze? A, no jeszcze ten garet, no z tym garetem jeszcze nie wiem co. Coś tam się niby to poprawiło, tego to jedno zwarcie praktycznie tam chyba nie było, ale coś tam jeszcze jest na rzeczy, także jeszcze ta 150 nie zrobione. No dobra, także dzisiaj taki o filmik z Eldorado. Ładowanie w przełącznik. No dobra, jak już to działa, jak widzicie. Szczerze lasem. Kurwa, nie mam teraz żadnej monetki ani nic. Nie wiem, czy tutaj... Ja to kondensatora nie widzi. Ale tutaj takie kółko. Także jak widać. Jak widać. O, także zasięgi nawet całkiem są ciekawe. No dobra, także zmykam i do kolejnego odcinka. Cześć.